Są takie w tej chwili testy poradnictwa zawodowego. Jeden z nich nazywa się MAP, M-A-P-P. Specyficznie stworzony przez, żartobliwie powiem, naukowców amerykańskich pod kątem poradnictwa zawodowego i on bada motywacyjny aspekt, tak? Czyli jakby do czego nas ciągnie. Jedną z rzeczy, którą emituje z siebie ten test, są wprost zawody, do których człowiek ma, młody człowiek czy starszy, tak jak w moim przypadku, ma ciągoty motywacyjne. I również zawody, gdzie jakby nie zbliżać się z długim kijem, dlatego że ten młody człowiek nie będzie w stanie po prostu długo wykonywać tego zawodu, po prostu bo on motywacyjnie ma to w skali ujemnej.